Konstra klubowa na pewno w tym sezonie, poza tym, że wygrywa mnóstwo meczów i ma bardzo dużo punktów, to imponuje statystykami ofensywnymi, a teraz Sendlewski warszawski dał radę interweniować, ale jeszcze chaotyczny moment tego spotkania, ale kapitalne podanie Pedrinho, sam na sam, nie ma bramki! Podniesiona piłka, soczyste uderzenie, ale jednak nie ma bramki. Milewski, pomylił się Milewski, jest szansa dla Konstraktu, żeby wyjść na prowadzenie. Popatrzmy, tak jest! 1-0 dla Lubawia w 6 minucie. Teraz dobrze, Michał Klas w defensywie, ale dalej to konstruktorzy mają futsalówkę. Pomyłka, to jest setka niewykorzystana przez Rui'ego Pinto. Tego pola karnego warszawskiej Legii. I gol! 0-2, Lubawianie już mają dwa trafienia przewagi. Cieszy się Adriano Lemos. Ależ kapitalne teraz zagranie i to zagranie jest również asystą. Cóż za świetna dwójkowa akcja pomiędzy Mateuszem Rowcem, a jeśli dobrze widziałem, Evertonem. Oczywiście Milewski, podanie Michał Klaus, Milewski, Milewski przegrywa konfrontację z Wiktorem Lopezem Gonzalezem. Michał Klaus ma troszkę miejsca, czy utrzyma piłkę? Tak, utrzymał. Michał Klaus! On może przywrócić Legię Warszawa do gry. Kończy się 14 minuta. Może to jest ten bodziec motywacyjny dla wojskowych, żeby odrabiać straty. Michał Klaus, zawodu strażak, ale teraz ustrzelił kolejną bramkę w tym sezonie. Być może bramkę ważną w kontekście odrabiania strat. Ale o jakim odrabianiu strat ja mówię, proszę Państwa? Z kolei momentalnie odpowiada Konstrakt. Davidson Silva od razu zrobił to Davidson Silva bez żadnych kalkulacji. On wiedział, że jak dobrze przystawi lewą stopę do piłki. Adama Grzyba jak na razie w tym sezonie, a teraz Casillas niepewnie. Jaka jest reakcja sędziów? Teraz słyszymy gwizdek, być może z pewnym opóźnieniem. Wściekły jest Casillas, który próbuje coś wyperswadować, ale musi się z tym pogodzić hiszpański golkiper. Jak podejdzie do tego lider strzelców? Poprzeczka, nie trafił lider strzelców! André Luiz, Michał Klaus, ale nie zbierze się do strzału. Michał Klaus jest zmuszony, uciekasz z tą piłką do tyłu, ale sobie poradził. Klaus, słupek, ależ niewiele zabrakło! Strzał Claudinho, jednak jest szansa dla Legii, dla tej drugiej dziesiątki, który... André Luiz, Davidson Silva, nie ma faulu, 3-1, szansa dla konstruktorów, lewa strona boiska i to jest gol na 2-5. Akcja jest kontynuowana, poradził sobie Adriano Lemos, lewa strona boiska, gol, 2-6 w 29 minucie tego spotkania. Rzut wolny. Everton na siłę, Pinto tam wbiegał w pole karne, Michał Klaus, ale nie dostał jednak podania, teraz otrzyma piłkę, Michał Klaus, Klaus trafi w słupek, wikłacz się w pojedynek indywidualny, chociaż teraz to zrobił André Luiz, czy będzie kontratak dla Konstraktu, będzie kontratak, udało się utrzymać piłkę w boisku, popatrzmy, tak jest, to jest 2-7, kolejny szybki kontratak drużyny Dawida Grubalskiego, warszawski, jest troszkę miejsca na prawej stronie, Storożuk, nie ma bramki, piłka zatańczyła na linii bramkowej. Nie aż tak skuteczny lider klasyfikacji strzelców ogół futsal Ekstraklasy, ale też Brazylijczyk dzisiaj dołoży swoją cegiełkę do zwycięstwa, a teraz cegiełkę może dołożyć Adriano Lemos, nie tylko Lemos, ale przede wszystkim Mateusz Lisowski, który wpakował piłkę do bramki dosłownie z najbliższej odległości. Nie ma wątpliwości, że to
Kibice Lubowy będą bardziej usatysfakcjonowani, chociaż jeszcze Klaus wyłożył i to jest bramka, być może na otarcie łez. Mariusz Milewski ustawił sobie piłkę, możemy się spodziewać soczystego strzału na bramkę, chyba że Milewski nam czymś zaskoczy. Milewski trafi w poprzeczkę. Hubert Zadroga, to jest dobre podanie bardzo młodego bramkarza Konstraktu Lubawa. Jankowski, Maciej Jankowski nawinął, Jankowski kapitalnie to zrobił ten gracz. To jest piąte przewinienie Lubiawian i teoretycznie każdy następny fal będzie skutkować przedłużonym rzutem karnym dla Legii. Ale ponieważ mamy dosłownie kilka sekund do zakończenia meczu, to raczej tego bym się nie spodziewał. Michał Klaus, obroniony ten strzał i koniec spotkania, zasłużone i wyraźne zwycięstwo Konstraktu Lubawa, który zdobył stolicę, który pokonuje Legię Warszawa 9-3. Bardzo ciekawe spotkanie, równie duża liczba bramek, sporo ciekawych sytuacji i jestem pewien, że Państwo się nie zawiedli ogólnie na poziomie z tego spotkania.